Cześć. Dzisiejszy odcinek chciałbym rozpocząć od podziękowań. Podziękowań dla Was wszystkich za to, że oglądacie moje filmy, ale przede wszystkim dla tych, którzy tak miło je komentują i oprócz wyrazów sympatii przesyłają mi informacje, że działa to na ich wodzie, że im się to przydało, że otworzyło to czasami dla nich zupełnie nowy rozdział w przygodzie ze spinningiem i sprzętami sztucznymi. To jest naprawdę bardzo miłe i to jest najlepsza nagroda dla mnie za moje starania. Dzisiaj kilka pytań, znowu takich trochę pomieszanych. Pierwsze, od pana, który się ukrywa pod pseudonimem Pater Fishing. Ja mam pytanie, dlaczego nie ma już modelu Fatso ze sterem? Mi się ostało 2 sztuki w pudełku i są to w niektórych porach killery. Pozdrawiam. No cóż, o tym... Dlaczego pewne przynęty wypadały i wypadają nadal z oferty, już mówiłem. Mogę powtórzyć to samo. Po prostu tutaj górę biorą zwyczajnie względy ekonomiczne. Pewne modele sprzedają się nieporównywalnie lepiej od innych i no, po prostu wypierają te, które sprzedają się słabiej. I je po prostu usuwamy z oferty. Tak było w przeszłości, tak niestety będzie. Zawsze to jest bolesne dla części wędkarzy, którzy w jakichś sytuacjach przyzwyczaili się do tych przynęt, bo one po prostu działają. Fatso Crank 14 została wycofana już bardzo dawno temu. Ona była generalnie wprowadzona z myślą o maski. No tak nie do końca się tam sprawdziła, tak jak zresztą inne nasze przynęty, bo ten rynek maski jest bardzo hermetyczny i trudny do firmy spoza USA. No ale mieliśmy to, oczywiście były złowione zarówno maski, jak i szczupaki i inne ryby drapieżne nawet na tą 14. Natomiast 10 była wycofana trochę później i rzeczywiście żałuję, że już jej nie ma w ofercie, bo ja sam na nią złowiłem setki szczupaków. Nie tylko w Kanadzie, gdzie działała po prostu magicznie na te szczupaki, niezależnie od miejsca i wielkości ryb, ale też w Polsce i na przykład w Delcie Dunaju, w Delcie Wogi, wszędzie gdzie jest płytka woda i zielsko, to jest naprawdę super przynęta. Kto jeszcze nie próbował, bardzo ciężko dostać oczywiście, ale polecam. No trochę szkoda, że nie ma tej przynęty, ale tak jak powiedziałem, niestety przegrała z takimi przynętami jak Slider, Hornet i jeszcze z kilkoma innymi. Pan Przemysław pyta, chciałbym, żeby pan omówił Salmo Warrior w jednym z odcinków. Skąd nazwa, jak prowadzić, jakieś anegdoty? No to też jest przynęta, której mi trochę żal z powodu tego, że została wyrzucona z oferty już dość dawno temu. Po Warriorze, właściwie równolegle z Warriorem przez jakiś czas w ofercie był Warrior Crank. To jest Warrior, dla tych co nie wiedzą. On występował wyłącznie w wersji tonącej. Warrior Crank wygląda tak. Jest to crankbait, stąd ta część nazwy crank. Był w różnych kolorach, wyjąłem tylko kilka z nich. Warrior Crank był w wersji pływającej i tonącej. To były zupełnie, właściwie 3 różne przynęty. Bardzo długo, dużo czasu by mi zajęło, żeby omówić ich walory, ich zalety i tak dalej. I jak nimi łowić, bo to jest szeroki temat. Tak jak powiedziałem, to są właściwie 3 przynęty, zupełnie różne. Zaczęło się od Warriora, który był właściwie konsekwencją popularności Fatso. To jest też pullbait. On no, tonie, ale w ten sposób na głowę, także porusza się podobnie jak Fatso, lekko no, mniej troszkę intensywnie. To znaczy te wychylenia boczne są podobne jak w przypadku Fatso, ale troszkę mniejsze. Mniejsza jest amplituda tych wychyleń. No, początki były świetne. Nie zapomnę w Wasserwiku, jak zdaje się rok po wprowadzeniu tej przynęty do oferty na zawodach, czy to było na treningu, już nie pamiętam. Zawody na jesieni były co roku zawody w Wasserwiku. Brał udział w tych zawodach wielu specjalistów od łowienia szczupaków z Europy. Tam jeden ze Szwedów po dniu łowienia przyszedł do mnie ze swoim Warriorem. Chyba był jakiś taki o ten prawdopodobnie kolor śledziopodobny i
absolutnie podekscytowany, opowiadał, jak to w 10 rzutach złowił chyba 7 szczupaków. No to nie było takie znowu, tam było sporo szczupaków, ale taki wynik w tym miejscu to nie było takie hop-siup. Także pogratulowałem mu, no i byłem bardzo dumny, że kolejna przynęta się wpisała w jakieś tam scenariusze wędkarskie i że będzie działała. No niestety, może słabo działaliśmy na polu marketingowym, może za dużo tych przynęt wprowadzaliśmy wtedy. Tak czy inaczej, po jakimś czasie stwierdziliśmy, że ten Warrior się kompletnie nie sprzedaje. W porównaniu z Fatso to było właściwie nic. No i został wycofany. Natomiast w międzyczasie wszedł Warrior Crank w wersji pływającej i tonącej. Najpierw pływającej, później tonącej. Tak jak powiedziałem, to są dwie różne przynęty. Pływający to jest, właściwie jeden i drugi to jest twitchbait, ale pływający łowi się fantastycznie, podobnie jak skinnerem. W podobnych sytuacjach, na bardzo płytkich rafach między zielskiem, bardzo ostro szarpiąc, troszkę głębiej nurkuje niż skinner. Natomiast tonącym łowi się fantastycznie na spadach takich. To typowe łowisko do Warriora kranka tonącego to są szkiery, miejsce, którym od brzegu jakieś przeważnie kilkadziesiąt, nawet więcej metrów jest ławica śledzi, pod nią są szczupaki, a przy brzegu te szczupaki po najedzeniu się odpływają gdzieś tam pod brzeg, czasami siedzą w okolicach jakichś wysepek, wypłyceń z zielskiem, a czasami po prostu między kamieniami pod brzegiem i trawią te śledzie. No w każdym razie jest spad, od dość ostry spad od metra przy brzegu do 7, na przykład 8 metrów pod łodzią. I Warrior Crank jako jedna z nielicznych przynęt Salmo potrafił konkurować w takich miejscach z gumą, którą, jak wiadomo, można elegancko prowadzić nawet po takim bardzo ostrym stoku, tak? Czyli od metra, no powiedzmy 45 stopni prawie, taki spadek. I tutaj mało który wobbler potrafi konkurować z gumą. Warrior Crank tonący potrafił, łowiłem kilka metrówek, łowiąc bardzo dobrymi wędkarzami, którzy łowią na gumy. Tomek Krysiak na przykład może potwierdzić, bo był świadkiem takich połowów. Także, no cóż, pozostaje tylko powtórzyć. Szkoda, że jego nie ma w ofercie. Ja jeszcze mam parę sztuk, ale sobie leżą w pudełku i czekają może na lepsze czasy. I tyle. No, mam nadzieję, że tak z grubsza opowiedziałem, bo jakbym zaczął opowiadać o tych przynętach, to można by tutaj, moglibyśmy spędzić jeszcze godzinę. Kolejne pytanie od pana Domcia. Chętnie bym posłuchał o pana sposobach prowadzenia Fatso, slidera i sweepera w zależności od pory roku i pogody i głębokości. Panie Tomciu, to musielibyśmy tutaj z kolei tydzień chyba posiedzieć razem i wtedy bym może wyczerpał ten temat. Chciałem tylko zauważyć, że już mówiłem o tych przynętach parę razy. Odsyłam do między innymi do takiego filmu, gdzie mówiłem o swoich ulubionych przynętach na płytką wodę. Rzecz jasna, to dotyczyło tylko płytkiej wody, a to te przynęty nie tylko można używać na płytkiej wodzie. Chociażby Fatso tonące. W zasadzie, jak ktoś ma cierpliwość, to może teoretycznie łowić na każdej głębokości. Fakt, że to nie ma sensu trochę poniżej 4 metrów, to już jest strasznie mozolna praca i w tym momencie efektywność nie jest na tyle dobra, żeby to można było konkurować z gumą na przykład. Także na dużych głębokościach niekoniecznie, na płytkich bardzo fajnie działają te przynęty, o które pan pyta. Natomiast co do pogody i pory roku i tak dalej, no to sorry, ale to musielibyśmy spędzić tutaj dużo, 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 dużo czasu. Kolejne pytanie od pana Rigi CSGO. Swoją drogą, wyobraźnia wasza jest nieograniczona co do ników. Witam panie Piotrze. Wielokrotnie wspomina pan, że wielokolorowo było również inspirowane połowami maskaczy w Stanach. Myśli pan, że można te amerykańskie metody zaadaptować do polskich szczupaków? Wiadomo, w granicach rozsądku. Głównie chodzi mi o jakieś wielkie obrotówki, bo wiadomo, in Salmo we trust. Pozdrawiam serdecznie. Tak, zgadzam się i popieram, in Salmo we trust. No i ma pan rację, też potwierdzam, w wielu przypadkach inspirowaliśmy się przynętami, które urodziły się
za oceanem. Wiele razy to mówiłem i nie ukrywam. Warto inspirować się dobrymi projektami. Nie uważam tego za coś naganne. Wręcz przeciwnie, warto wziąć bardzo dobry pomysł i starać się zrobić go jeszcze lepiej. To jest dopiero wyzwanie. I to zawsze staraliśmy się w firmie Salmo robić. Lub też, pochwalę się znowu, wymyślaliśmy sami kompletnie nowe projekty, nowe pomysły, które inspirowały innych producentów. I to jest fajne. Myślę, że to jest zupełnie naturalne, jakby kolej rzeczy i taka ewolucja wiedzy naszej, ogólnoświatowej wiedzy o przynętach sztucznych. Czy można zaadaptować, tak jak powiedziałem, jak najbardziej. Jeśli chodzi o obrotówki, no to zrobiliśmy kiedyś takie podejście do obrotówek, takich inspirowanych z kolei taką bardzo słynną obrotówką Cowgirl. Nie wiem, czy znacie taką obrotówkę Cowgirl. To jest... ona teraz doczekała się wielu kopii, bo nie chciałem użyć słowa podróbek, ale ta obrotówka była pierwsza, z mojej wiedzy, była pierwsza na rynku. Bardzo duże dwa skrzydełka, dwa listki na jednej osi z ogromnym chwostem zrobionym z różnych materiałów. No to wszystko było razem ogromne i dawało bardzo silny opór bardzo wodzie, bardzo silną falę hydroakustyczną. I nie pamiętam, szczerze mówiąc, teraz w którym roku ta obrotówka była wprowadzona w USA, ale myślę, że jakieś co najmniej 10 lat temu, może więcej, no nie, właściwie chyba więcej, 15. I ona w drugim roku po wprowadzeniu na rynek, ja dostawałem takie pismo maski Hunter Magazine i tam co jakiś czas robiono zestawienia maski, które były zgłaszane do tego pisma, największych maski, jakie były złowione w danym sezonie. I w pewnym momencie, chyba to było rok po wprowadzeniu tej Cowgirl, chyba 50% czy ponad 50% maski powyżej 50 cali, czyli takich, które tam są uważane już tak powszechnie za okaz, 50 cali i w górę, było złowione właśnie na tą obrotówkę. Także to było wydarzenie nieprawdopodobne, bo oczywiście oferta przynęt na maski w Ameryce jest ogromna, ogromna i cały czas się powiększa w porównaniu z tym, co kiedyś widziałem te 25 lat temu, to teraz jest pewnie 10 razy większa. No, pojawiły się hybrydy i nowe przynęty miękkie, twarde i tak dalej. W każdym razie nigdy nie było tak, że jedna przynęta tak zdominowała tą tabelę rekordową, tą tabelę rekordów. I myślę, że to się nie powtórzy. Teraz, szczerze mówiąc, nie wiem, nie śledzę tego tak dokładnie, jaką część tych rekordów złowiła ta Cowgirl albo jej podróbki. I myślę, że nadal pokaźną, a powód jest jeden, bo po prostu im się bardzo prosto łowi. Rzuca się i skręca. To jest prościzna, najprostsza na świecie przynęta. A akurat na maski działa bardzo dobrze, bo maski uwielbia coś, co jest ogromne. Im większe, tym lepsze. U szczupaka nie jest do końca tak w 100%. Natomiast maski ewidentnie lubi coś, co jest bardzo wielkiego, robi dużo hałasu pod wodą czy na wodzie. Lubi w to przywalić. I dlatego ta obrotówka się sprawdziła. Była powszechna, nie była bardzo droga. Bardzo łatwo się prowadziło nią i robiła to wszystko, co powiedziałem. No, a my próbowaliśmy zrobić coś podobnego. Zrobiliśmy podwójną obrotówkę, taką z dwoma listkami, troszkę mniejsze to niż Cowgirl. No i powiem wam szczerze, że złowiłem i maski, złowiłem na to i złowiłem sporo szczupaków, w tym kilka powyżej metra. No ale niestety one nie weszły w końcu do produkcji, bo no trochę nam się plany pozmieniały, trochę tam było problemów technologicznych, trochę musielibyśmy wtedy no, zmienić profil, że tak powiem, z pianki i z plastiku na metal. To jest wbrew pozorom dość trudne. No i koniec końców nie wyszło. Zresztą ona byłaby dość droga, też były pytania, czy musi być tak droga i tak dalej. I tyle. No więc nie ma jej w ofercie, natomiast działała. I to było zainspirowane rynkiem amerykańskim. Rzecz jasna, dalej idąc w analogię do amerykańskiego rynku i do przynęt na maski, właściwie
te kolory, które mamy, wszystkie działają na maski, bo maski tam się odżywiają podobnymi rybami, co szczupaki w Europie, czyli jakimiś czymś podobnym do naszej sielawy. To jest sisko i albo takie rodzaje siei, które tam żyją w wielkich jeziorach, ale też odżywiają się okoniem. Oczywiście szczupakowi nie przepuszczą, strasznie są cięte na szczupaki. I wszystkie te kolory, które znamy z oferty przynęt europejskich na szczupaki, działają również na maski. Ale ma pan rację, warto obserwować ten rynek i przynęty na maski, bo co jakiś czas pojawiają się tam nowe, całkiem bardzo fajne rozwiązania. No i ostatnie pytanie od Piotra. Mam taką samą korbę na punkcie pstrągów, a właściwie ich łowienia jak ty. Miło mi, nie, myślę, że nie jesteśmy osamotnieni w tej korbie. Jednak równie mocno, czasami nawet mocniej latam za trociami. Jak jest u ciebie z łowieniem troci? Łowisz je czasem? Jak tak, to gdzie? No i pytanie, jakie salmiaki wybrałbyś na taką wyprawę? Pozdrawiam z Nadwieprzy. Piotrze, no kiedyś latałem więcej za trociami, ostatnie lata, wiele lat właściwie już nie. Jakby zupełnie odechciało mi się, może niesprawiedliwie, może niesłusznie, ganiać za trociami z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że te relacje z nadrzek pomorskich, kolegów, którzy tam fanatycznie co roku stawiają się o 1 stycznia i łowią do ostatniego dnia września, no nie były zbyt optymistyczne. Wizja tych stapleśniałych keltów, biednych, pływających przy brzegach, zupełnie mnie zniechęciła. Fakt, że no, pstrągi kończą się w końcu sierpnia, można by było we wrześniu jeszcze zawitać nad rzeki pomorskie i z tego co słyszałem, to na niektórych sytuacja się znacznie poprawiła. Nie ma tak wiele już tych chorych ryb, jeśli w ogóle. Plus na kilku rzekach działa bardzo prężnie grupa, działają stowarzyszenia, które pilnują tych rzek i dbają o to, żeby no sporo ryb dotarło na tarliska i żeby to wszystko działało tak jak powinno. Także być może się wybiorę. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo możliwe, że wpadnę na Wieprze. Dawno, dawno temu nie byłem na Wieprzy. Natomiast jeśli chodzi o przynęty, jakie bym polecił na trocie, no to szczerze mówiąc nie mamy tutaj jakiegoś wielkiego wyboru. Sam wiesz, że to jest rynek bardzo hermetyczny. Coś w stylu rynku woblerów na Głowacice albo w Stanach na maski. Bardzo ciężko tam się wbić masowemu producentowi, gdyż każdy ma, albo większość masowych producentów ma taką łatkę przyklejoną, że a to jest masuwa, zawsze tutaj pan Zenek, pan Staszek robi dużo lepsze woblery i często tak jest, dlatego że pan Zenek i pan Staszek mieszkają nad tą rzeką, doskonale znają preferencje tych ryb i mają woblery i na ten odcinek i na inny odcinek i mają woblery wiosenne i jesienne i tak dalej, więc no masowej produkcji jest to niemożliwe, zwłaszcza dopasowywanie się do jakichś zmieniających się jak w kalejdoskopie mód dotyczących kolorów tych woblerów. Także no próbowaliśmy jakiś czas, nawet był taki wobler, który się nazywa Salmon w ofercie, dedykowany stricte do połowu troci, ale wyszliśmy z niego, bo po prostu tej konkurencji nie dało się wytrzymać. Sprzedaż była zbyt mała po prostu. A teraz jeśli miałbym wybrać jakiś wobler, no to ten, na którego złowiłem najwięcej troci, to jest Frisky w moim przypadku. Frisky 7 Deep Runner. Myślę, że on się sprawdzi zarówno na kelty, jak i na srebrniaki. Chyba w sumie najwięcej troci było złowionych, jeśli chodzi o przynęty salmon, na Minoa 7 tonącego. Kiedyś no było parę takich sezonów, że faktycznie było dużo zgłoszeń w pismach wędkarskich troci złowionych na tą przynętę. I sporo rzeczywiście koledzy mi donosili, sam widziałem, sam złowiłem, właśnie minął 7, no ale różne kolory, ale był taki kolor, który szczególnie dobrze działał, prawdopodobnie głównie dlatego, że wędkarze w niego wierzyli, czyli orange trout, taki trout z czerwonym grzbietem. Wiem, że były złowione również na Stinga 9, tu pozdrawiam Mariusza doktora ze Starogardu. On złowił kiedyś fantastyczne ryby i łososie i trocie w słupsku na Stinga właśnie.
Także no, kilka tych foblerów było, które się sprawdzały z naszej oferty. No, a teraz co myślę, że te, które wymieniłem, spokojnie można używać, można spróbować i nie powinny zawieść. No i cóż, no, nic tylko trzeba się spotkać i spróbować, jak to działa. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Proszę o kolejne pytania. Życzę powodzenia na rybach. Cześć, do zobaczenia.